Burke. Well, I know this manager's been working hard on the training ground on a... Bardziej ofensywny futbol w lidze i strzelają najwięcej. Nieprzemyślana próba. Uderzenie. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. No bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na zagraniu tego rzutu wolnego. Zobaczmy to jeszcze raz. Bezpośredni strzał z rzutu wolnego, ale przytomne zachowanie bramkarza. Jest gol! No to był strzał z najwyższej półki. Bramka, którą będziemy chcieli oglądać wielokrotnie. Wspaniała, precyzyjnie uderzona piłka. Bramkarz taki... Jest okazja. Tak! Burke. Proszę Państwa, bramka! Obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pokórkę. Inne podanie, którą nad obroną świetne. Ale okazja, czy ją wykorzysta? Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale zaraz się do niego przybliżamy. Tak trzymaj! No i stało się, przegrali. Na pewno oczekiwali czegoś więcej. Pytanie, czy stać ich było na inną piłkę w bramce, dając zespołowi zwycięstwo. Hi everybody, welcome to you all. Martin Tyler here along with Alan Smith. This very slick attack, and however the opposition sets up against them, they have the power to break. It could be a chance, and now they're two up with another fine piece of attacking play, typical really of the work of the players and the effort that they put in on the training ground. The manager's got terrific belief in attacking football. Shot on.
is the kind of pitch that I think attacking players... Yeah, because it means mistakes from defenders and, you know, a little bit of miscontrol, loss of footing and you're in. Corner played in. Oh, that's the post! We've got a corner here, that could pose some problems. And here's the replay again. Well, his manager won't be happy with that. The keeper should have thrown his cap on that, really. The ball's loose. Goalkeeper made the save, but that's an own goal. Full touch to score the goal. Got an ooh from the crowd, that one. Here's Hoof. Shot's on! Corner coming up. Corner played into the middle. Chooses to punch here, the goalkeeper. Good technique. He can clear it here. He's looking for the cross. Looking for teammates in the middle. Got there and turned it over the bar. And they're getting set for the corner. Put the corner in the middle. Strong punch from the corner by the keeper. And that is the end. It's all over. Well, look at that score. He was their man of the match without a doubt. Gospodarze są dzisiaj wyjątkowo zmotywowani, bo jeśli zdobędą komplet punktów, będą prowadzić w lidze. Wyścig o tytuł jest jak bieg długodystansowy. Trzeba trzymać się blisko czołówki i zachować siły na atak na ostatniej prostej. Oni są teraz w takiej właśnie sytuacji. Jeśli się roz... I będzie rzut rożny. To może im dać prowadzenie. No, piłka odda... Uderzenie. Z narożnika, krótko po ziemi. Rzut rożny. Sędzia ukarał zawodnika. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Fantastycznie. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Gol! Mam nadzieję, nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. To jest Jacek, cały on. Świetny gol strzelony głową. Na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży... Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie, to mo... Strata piłki. Mecz właśnie się zaczął. Był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.